Jagiellonia, Białystok, Wisła, Kraków. Wisła może przegrać. Poczekajcie, dwa w pucharze z Legią. To jest czwarty mecz z rzędu, jeśli przegra, ja jej życzę jak najlepiej. Znaczy ja myślę, że jakby Wisła jest już w takim momencie pod ścianą. Tak? No to są dobrzy piłkarze, którzy nie tworzą dobrej drużyny. Tak? Wydaje mi się, że oni muszą w którymś momencie zareagować. Tak? Muszą jakby, jakby zagrać z drużyną, którą pokonają, którą wygrają. Wydaje mi się, że tutaj Jagiellonia będzie miała trudne zadanie ograć Wisłę, bo ja nie wierzę w to, że Wisła będzie do końca sezonu przegrywała mecze. Bo jest to trudny czarek mecz, wiesz, bo tak, oni, jak sam zauważyłeś, tu Przemek to podtrzymuje i my wszyscy, przegrała te ostatnie spotkania, to się nie może nie odbić na psychice nawet bardzo dojrzałych zawodników, bo im już w zasadzie nic nie zostało. I oni tu zdają charakter w tej chwili swojego profesjonalizmu po to, żeby zachęcić właściciela Cupiała, tegoż Jacka Bednarza, na zdwojenie wysiłków, żeby opanować w ogóle sytuację i ta Wisła, żeby poszła od następnych rozrywek na nowe tory weszła. Będzie to bardzo trudny mecz, jeżeli jeszcze będzie grał Frankowski, a to są, jak sam wiesz, te zależności, prawda, chciałbym pokazać swoim byłym kolegom, że mam swoje lata, ale zobaczcie, ja mam już te 169 bramek strzelonych. Będzie to bardzo trudny mecz. Ja czekam na to, jak oni do tego meczu podejdą charakterologicznie. Czy nie jest to drużyna, która się złamie po tej porażce właśnie ostatniej ze Śląskiem Wrocław? Dobrze, mecz Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk, Czarek? No, myślę, że Śląsk jest faworytem, ale Lechia też bardzo dobrze gra na wyjazdach. Mimo, że przegrała 4-2 w Lechu, to stworzyła sobie tam dużo sytuacji. Ostatni mecz też u siebie z Jagiellonią, mnóstwo sytuacji stworzonych, więc ta drużyna gra ofensywnie, Śląsk również, więc pewnie będzie ciekawe widowisko, dużo bramek. Trudno wytypować, no, żeby żadnej drużyny nie skrzywdzić, obstawiam remis. Kaczmarek buduje ten zespół, to trener bardzo doświadczony, wychowany w Legii, sam był już to bardzo dobrym piłkarzem. Natomiast w tej chwili Śląsk, jeżeli ma Mile w formie, to jest zupełnie inny zespół, co udowodniły te dwa mecze ostatnie. Śląsk, kiedy Mila jest bez formy, jest zespołem bezbarwnym. Tak przynajmniej ja to widziałem, jeżeli chodzi o tą rundę wiosenną i to się chyba potwierdza. Mimo wszystko faworytem zdecydowanym jednak jest Śląsk, chyba że znowu odezwie się ten syndrom, fajnie, jesteśmy w finale. Z Lechią to są młodzi ludzie, to ich ogramy sobie spokojnie. I tu jest ten moment, kiedy my, trenerzy, nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zmotywować, zareagować i tak dalej, a ciągle od nas wymaga się, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy zmotywują profesjonalistów. Jeszcze dodatkowo, bo tego się od naszych trenerów wymaga. Ja mam ze Śląskiem inny problem, że to jest drużyna, która gra tylko połówkę w każdym meczu i to taką solidną, a później pytanie tylko, czy straci to, co uzyskała w tej pierwszej części, bądź też odwrotnie, bo z Górnikiem Zabrze tak. Pierwszą połowę zagrała słabo, drużyna mistrza Polski, a później... Dobrze, i ostatni mecz Widzewa z Piastem, Gliwice, Czarek. No, wydaje mi się, że spotkanie drużyn, które reprezentują, no, Piast Gliwice tak pozytywnie zaskakuje. Poza 0-3 z Lechem. Tak, no tak, no ale mówmy się, że w tym meczu spodziewaliśmy się zwycięstwa Lecha. Ale Piast absolutnie niczego nie pokazał w tym meczu. Ja byłem srodze rozczarowany, bo też robiłem skrót z tego spotkania. Koszmar. No tak, być może no, jeszcze piłkarze Piasta Gliwice nie potrafią grać z takimi przeciwnikami jak Lech, jak Legia, ale świetnie sobie radzą z innymi drużynami. I myślę, że tutaj nie ma faworyta w tym meczu. Ja bym w ogóle pochwalił znowu obydwu trenerów, i Brosza w Gliwicach, i Mroczkowskiego, który zawsze dobrze pracował z młodzieżą, nawet jak był, prawda, w PZPN i pracował razem z Zamilskim. On dalej to kontynuuje, co prawda, jeśli pamiętam, oni tylko jeden mecz wygrali w tej rundzie wiosennej. Jeżeli z Polonią Warszawa. Tak, jeżeli chodzi o Widzew, i to też taki mecz, który przebiegał w dość dramatycznych, prawda, sytuacjach wojskowych. Natomiast, tak jak Czarek, tutaj potwierdzam to, Piast gra lepiej na wyjazdach jak u siebie. Są takie drużyny, to jest syndrom Lecha również, to cośmy mówili, 11 wygranych na wyjeździe, a kłopoty ze zwycięstwami u siebie. Syndrom własnego boiska, gdzie trzeba grać non-stop atak pozycyjny przed drużyną, która się broni i sama oczekuje na szybki kontratak. I sądzę, że chyba to też tak będzie oscylowało wokół remisu, a może być to też mecz jednej akcji. No, ja powiem wam, że wczoraj, przedwczoraj spotkałem się z odkryciem Widzewa, Bartłomiejem Pawłowskim, zawodnikiem młodzieżówki, trenera Dorny, który strzelił jeszcze 3 gole w tej rundzie. Ja widziałem piękną bramkę do strzelu. Każdą. Ja mówię o tym, co ja widziałem bramkę. Przepiękną. Powiem wam, że zaimponował mi ten gość. Wyszedł, rozmawialiśmy, mówię, ja zdaję sobie sprawę, jesteś tylko wypożyczony z Jagiellonii do
Tak. Do Widzewa 50 tysięcy euro kosztuje twój wykup, a gdyby Legia, gdyby coś, gdyby Legia, proszę bardzo, gdyby Lech, proszę bardzo. Nie ma żadnych, nie myśli stereotypami. Jest wychowankiem ŁKS-u, gra w Widzewie i co mi się najbardziej podobało, mówi, przepraszam bardzo, jest 10 minut do rozpoczęcia treningu, jeśli ja się spóźnię choć minutę, poniosę albo karę finansową, ale zostanę odsunięty od drużyny. Dziękuję, wychodzę. Wstał, wyszedł, do widzenia. No i teraz zobacz, jak się ładnie ułożyło. Tam nie widział trener, w tym momencie, kiedy podjął decyzję trener i prezes Kulesza, że lepiej będzie dla zawodnika, żeby poszedł do Widzewa i dzięki temu chłopiec w tym Widzewie odnalazł atmosferę, trenera, który sam kocha młodzież, dostał szansę i gra. Gdyby został, nie wiadomo, czy ta kariera by się tak rozwinęła, bo Jagiellonie z kolei też goniły cały czas punkty, które trzeba zdobywać. Cezary Kucharski, Andrzej Strejla, Przemysław Wańczyk. Dziękuję, to była zapowiedź 23. kolejki Team Ekstraklasy.